Poza mini zoo powstała tam również ścieżka dydaktyczna, a przed głównym wejściem cały czas rozbudowuje się gród średniowieczny Dręgów. Teraz Arboretum Bramy Morawskiej bogatsze jest jeszcze o platformę widokową, z której możemy podziwiać zaczarowany ogród. Byłoby grzechem, żeby tak ciekawie zaprojektowany i starannie wypielęgnowany nie został doceniony przez spacerowiczów, dlatego aby zaczarowany ogród mógł cieszyć ich oko w komfortowych warunkach, powstała tu platforma widokowa. Ona jest zabezpieczona, mamy tam balustrady, można podejść i zobaczyć rzeczywiście, jak arboretum pięknie wygląda w każdej porze roku, a przypomnijmy, że tam znajduje się naprawdę bardzo, bardzo wiele bardzo cennych gatunków roślin, krzewów. I jest to miejsce, w którym generalnie rzecz biorąc możemy podziwiać całe piękno nie tylko raciborskiej, ale w ogóle naszej krajowej przyrody. No i oczywiście także tych gatunków roślin, które sprowadziliśmy, czy które zostały sprowadzone z zagranicy i to czasami aż tak bardzo egzotyczne jak Japonia. Przypomnijmy, że inwestycje zrealizowano we współpracy z czeskim partnerem w ramach projektu Szlakiem Wież i Platform Widokowych Euroregionu Silesia, dzięki któremu takie obiekty staną we wszystkich pozostałych gminach partnerskich. To właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, głównie środków europejskich, możemy dzisiaj podziwiać właśnie zaczarowany ogród z góry. Całość projektu kosztowała 144 tysiące złotych. To jednak nie koniec planowanych tutaj atrakcji. Ma ich tu przybywać regularnie coraz więcej. Chcemy stworzyć takie miejsce, w którym mieszkańcy będą czuli się bardzo komfortowo, w którym będą mieli możliwość spędzenia wolnego czasu i takiej aktywnej rekreacji na wielu płaszczyznach. Także ekologia, z drugiej strony historia, trochę elementów takiej gimnastyki, takiego zdrowego trybu życia, bo przecież mamy tam również pewnego rodzaju ścieżki, które wspomagają nasz zdrowy tryb życia. I myślę, że będziemy szli w tym kierunku, zwłaszcza, że tak jak mówię, mamy partnera czeskiego i chcemy również na bazie doświadczeń z nim konstruować przyszłość dla naszego arboretum, ale nie tylko arboretum, dlatego że tych programów, które realizujemy z partnerem czeskim, jest jednak stosunkowo dużo. Tymczasem zachęcamy do wizyty w arboretum i przetestowania platformy, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę zbliżającą się pogodę, chłód nas stamtąd szybko nie przegoni.